my przynosimy Tobie nasze dusze, nasze ciało. Ojcze, my wzywamy Twojego imienia Jezus teraz na każdą z nas. Ojcze, my dziękujemy Tobie za to, że jesteś. Za to, że jesteś naszym Królem, naszym Panem. Ojcze, my w imieniu Jezusa bierzemy teraz autorytet pod każdą myślą, która w jakikolwiek sposób przeciwstawia się prawdzie, która jest w naszym duchu. Ojcze, w imieniu Jezusa odrzucamy i odpychamy wszelką demoniczną siłę. Nakazujemy, aby wszelka demoniczna siła usunęła się i w jakikolwiek sposób nie wpływała na nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, troszeczkę czy dzisiaj w zasadzie sobie powiedziemy na temacie bliskiej więzi z Bogiem modlitwy. I to będzie to, co na czym sobie zostaniemy. Ja bym chciał, żebyśmy w tej pierwszej sesji mogli patrzeć pieśń nad pieśniami. I zaczniemy sobie tak takimi krótkimi fragmentami. Pieśń nad pieśniami jest ciekawą księgą. To jest księga, gdzie zasadzamy razem je Pana Słowo Bóg. Jest to księga, która mówi o miłości. Księga, która nazywa różne miłosne relacje. Ona nazywa. Bóg jest miłością, Bóg jest miłosny. Bóg jest w ogóle kontaktujący się z człowiekiem na pułapie miłości. To się Bóg kontaktuje. Podstawą wszystkiego, jeśli chodzi o Boga, jest prawda. Natomiast on się kontaktuje z człowiekiem miłości. On właściwie tylko tak potrafi. No bo każdy inny kontakt jego z człowiekiem to byłby zabójczy dla człowieka. Dlatego on się miłością kontaktuje. I człowiek z Bogiem może też kontaktować się jedynie miłością, bo jak człowiek się próbuje inaczej kontaktować z Bogiem, to jest zawsze jakieś odejście gdzieś do Boga. Kiedy człowiek próbuje zapracować, zasłużyć, kiedy człowiek próbuje wytłumaczyć się z czegoś Bogu, kiedy człowiek próbuje coś zrobić takiego, aby zwrócić uwagę tego Boga, to zawsze jest błąd. Bo Bóg jest miłosny i nasz kontakt z Nim też musi być miłosny. I to jest w ogóle o tyle dla ludzi trudne, że bo to jest trochę banalne. Że ten Bóg to jest taki, że Jemu o to chodzi. To tak jest dla ludzi ciężkie często do przełknięcia. Z jednej strony się tego chce, z drugiej strony chciałoby się pewne rzeczy jakoś tak poustawiać w związku z tym Bogiem, a to nie do końca tak można. I ta pieśń nad pieśniami, ta księga pieśń nad pieśniami, ona pokazuje, że ten Bóg, ta miłość, ona musi być przez nas doświadczana przez cały czas, że musimy się w tym ćwiczyć, że musimy się w tym odnaleźć w tej miłosnej relacji. Bliska więź z Bogiem, bo o tym chcę teraz mówić, to jest więź miłosna. Tylko taka więź, ona przykryje mankamenty naszych umysłów. Tylko taka więź, ona nas uwolni. Bo kiedy ja będę dalej na kolejnych dwóch sesjach mówił na temat modlitwy, również na temat uwielbienia, to my najpierw musimy zrobić taką właśnie podstawę do tego, żebyśmy zrozumieli, jak wielkie znaczenie ma rozwijanie bliskiej więzi z Bogiem, tej miłosnej, bliskiej więzi. I to się nie dzieje automatycznie, to się nie dzieje tak, że Ty po prostu sobie pstrykniesz, bo sama miłość Boża rozlana jest w Twoim sercu przez Ducha Świętego. Ale i Ty ją masz. Modlitwy o miłość, o to, aby więcej tej miłości było, to są bzdurne modlitwy, ponieważ ta miłość jest w Tobie. Tylko teraz
Naszym zadaniem jest nauczyć się, jak tą miłość uwalniać w stosunku do Boga i w konsekwencji później w stosunku do drugiego człowieka, ale nie o tym dzisiaj będę mówił. Przeczytam pierwszy rozdział Pieśni nad Pieśniami od 2 do 4. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich, ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wolność Twoich olejków, Twoje imię, jak najlepszy olejek do maści, dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Ty musisz wierzyć w to, że Bóg jest zawsze na posterunku, jeżeli chodzi o miłosną relację. Ty musisz wierzyć w to, że Bóg zawsze zaczyna. On chce tej miłosnej relacji przez cały czas. On nie ma czegoś takiego, że On ukrywa się gdzieś i oczekuje, że Ty w jakikolwiek sposób teraz zasłużysz sobie na to, żeby On się gdzieś do Ciebie odezwał. Wiecie, mam taki przykład. Kiedy człowiek upada, kiedy człowiek wierzący upada, popełnia grzech. Natychmiast w jego umyśle powstaje myśl taka, że jest oddalony od Boga. To tak ma każdy normalny, wierzący człowiek. Tak ma każda normalna dusza chrześcijańska. Tylko że to nie jest prawdziwe. To nie jest prawdziwe. To jest fałszywe uczucie. Grzech robi coś takiego, że zakłada jakby nam czapkę na twarz, jakąś maskę. To nie jest prawda, że Bóg się gdzieś odwraca wtedy, to nie jest prawda, że Bóg gdzieś odchodzi, ale jest prawdą to, że teraz coś ci się stało z twoim duchowym wzrokiem, jakby cię ktoś, wiesz, zakleił oczy. Ten Bóg jest. I teraz my musimy w ogóle wierzyć w to, że On nigdy nie wycofuje się z takiego postarunku miłości. Nigdy. To znaczy, że Ty nie musisz stworzyć odpowiedniej atmosfery sobie. Tylko Ty musisz wierzyć w miłość. Ty musisz wierzyć, że On jest gotowy do relacji. Ty musisz nauczyć się przechodzić takim wielkim krokiem ponad tymi zaciemnieniami, które przychodzą na Twoją duszę. To jest kwestia nauki. To jest kwestia treningu. To nie jest kwestia tego, że coś Ci zaskoczy. Raptem już nigdy nie zdarzy mi się, abym po upadku miał zaciemnione oczy. Nie, to nie o to chodzi, żeby tak wierzyć. Chodzi o to, żeby uwierzyć, że On zawsze jest na posterunku i że On zawsze zaczyna. On tą relację stymuluje. Nawet kiedy On w pewnym sensie milczy, to On jest gotowy do relacji. Tam nie ma złych humorów. Tam nie ma czegoś takiego, że On nie ma na to czasu teraz. Kiedyś przeczytałem taką książkę Wzorowy Ojciec. Lata temu. Stara taka książka. I to, co mi utkwiło na zawsze z tej książki, to, że ojciec, on zawsze jest dostępny. Zawsze. Dostępny. Ja się na przykład uczyłem tego, żeby być dostępnym dla moich dzieci. Polegało to na tym, że kiedy dziecko do mnie przychodziło i coś ode mnie chciało, to ja uczyłem się, w jaki sposób ja bym się teraz skupić na dziecku. Bo taki w ogóle jest Bóg. On cały czas jest gotowy, żeby się skupić na głębokiej relacji miłosnej z Tobą. W każdej chwili. To jest taki początek. I teraz, bo wiecie, że te wersety, które ja tutaj czytałem, one cała ta księga, ona opisuje relację mężczyzny i kobiety, taką miłosną relację. I Ty musisz w tym mężczyźnie zobaczyć Chrystusa, zobaczyć Boga.
a w tej kobiecie musisz zobaczyć siebie. To ma odniesienie również do kościoła i tak dalej, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy tak zobaczyli tą rzecz, że ten mężczyzna to jest Bóg, a kobieta to jest też ty. I to jest ta relacja, która między nimi jest. I zauważ, jak, że on się zachwyca nią. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, Bóg się tobą zachwyca. Ty się sam sobą możesz nie zachwycać. Możesz mieć wiele pretensji do siebie. Kiedy upadasz, to nawet masz uzasadnione te pretensje. Natomiast On jest w stanie na przykład zachwycać się tobą w każdej sytuacji, nawet w sytuacji, w której ty jesteś naprawdę w dużym problemie. On się zachwyca tobą. I tutaj ona mówi, pociągnij mnie. Znaczy, że ona wie, że on jest do tego zdolny i tego chce. Mówi, pobiegnijmy. Kiedy my pobiegniemy? Kiedy pociągniesz mnie do siebie. Pociągnij mnie do siebie. On się tobą zachwyca, po pierwsze. A po drugie, on się do ciebie, ciebie do siebie pociąga. I to musisz wiarą wszystko przyjmować. Ja bym chciał, żebyś ty zabazował już na tym, o co my mówiliśmy na temat wiary wcześniej, na wcześniejszych nauczaniach. To się wszystko bierze wiarą. Tak, Boże, ja wierzę, że Ty jesteś gotowy. Tak, Boże, ja wierzę, że Ty mnie teraz pociągasz. Tak, Boże, ja wierzę. Nie czuję, nie czuję, nie czuję, ale wierzę. A więc bliska więź z Bogiem jest ściśle związana z wiarą naszą. W to, że On się tobą zachwyca. I w to, że On ciebie do siebie pociąga. W to, że On jest cały czas na posterunku miłosnym. Dalej, pieśni nad pieśniami, w pierwszym rozdziale, 5-6. Śniada jestem, lecz piękna, o córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Śniada jestem. Wiecie, wśród kobiet ciemnoskórych większą urodziwość określa się dla kobiet, które są jaśniejsze. Czym jaśniejsza jest kobieta, tym ona jest bardziej atrakcyjna. I teraz ona tutaj jest śniada, czyli ona nie jest taka jasna wcale. Czyli ona jest z tych ciemniejszych kobiet, z tych mniej atrakcyjnych według norm tamtego regionu. Ale ona mówi, śniada jestem, lecz piękna. Co to oznacza? To oznacza, że do bliskiej więzi z Bogiem potrzebujemy świadomości swojej tożsamości. Świadomość naszej tożsamości. Co to znaczy? Tak, nie jestem doskonały jeszcze w duszy mojej, ale jestem piękny dla Ciebie przez Chrystusa. To jest w ogóle, rozumiecie, o co tu chodzi? Bo tu się nie szuka doskonałości, bo się nie znajdzie. I można pół życia spędzić na tym, aby budować wyimaginowane odczucia. A tutaj chodzi o to, żeby uznać to, co ona mówi. Że ona wyznaje, śniada jestem, lecz piękna. Bo oni mówili, ty nie jesteś taka piękna. A ona mówi, ja wiem, jaka ja jestem. Ja wiem, jaki ja jestem, Panie, w Twoim sercu. Ja to wiem, ja tego nie podważam. Diabeł przychodzi i mówi, upadłeś. Jesteś brudny. On, ja wiem, że jestem piękny w Jego oczach. Ja to wiem. Ja nie będę tego podważał. Ja będę to wyznawał, ja będę to pielęgnował. Świadomość Twojej tożsamości.
To jest potrzebne do bliskiej więzi z Bogiem, bo inaczej, tak, zgniotą cię demoniczne siły oskarżeń i nie rozwiniesz tej relacji. Rozumiesz? Nie pójdziesz w tą miłość. Bo cały czas będziesz coś sobie zarzucał. Wiecie, ja jestem pierwszym zwolennikiem pracy nad duszą swoją. Ale żeby w ogóle zacząć pracować nad swoją duszą, to ja musiałem uświadomić sobie moją wartość, którą mam w Chrystusie. Rozumiecie? Przebić się przez brud duszy i uznać, kim ja jestem. I dopiero teraz z tego miejsca zacząć się brać za tą duszę. Rozumiecie? Nie chaotycznie. Najpierw świadomość tożsamości. Szósty werset. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie. Kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegąc swojej własnej winnicy. Ona przeciwstawia się swoim braciom. Którzy mówią do niej tak: nie wchodź w tą relację, zabraniamy ci, strzeż winnic, ty się zajmij strzeżeniem winnic. A ona mówi: nie usłuchałam ich, nie ustrzegłam własnej winnicy. I to jest chwalebne, to jest dobre. Rozumiecie? Tak jak istnieje święte posłuszeństwo wobec Boga, tak też istnieje święte nieposłuszeństwo wobec człowieka, który mówi inaczej niż Bóg. I to co, to jest ten kij ma dwa końce. To jest normalna sprawa. Rozumiecie? Bezkompromisowość. Zaparcie się wszystkiego na rzecz intymnej relacji. Bezkompromisowość. Tak. Ja zapłacę cenę nawet odrzucenia, abym miał tą relację. Ja zapłacę tę cenę. To się tak czyta. Tą cenę się tak płaci. 1.7.8. Powiedz mi, ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad twoich towarzyszy. Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paść swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Żeby bliska więź z Bogiem rozwijała się, potrzebna jest nasza zgoda na poddanie się i pokierowanie. On świetnie wie, jak tobą kierować i gdzie cię wprowadzić. Trzeba na to pozwolić. Nie trzeba wymyślać schematów bliskiej relacji z Bogiem. Schematy są czasami dobre na jakichś odcinkach życia, bo one pozwalają nam zagospodarować jakąś przestrzeń. Natomiast jeżeli chodzi o miłosne rzeczy, tak, to schemat jest naszym wrogiem. W miłości schemat jest wrogiem, ponieważ schemat w miłości, on zabija płynność miłosną. On zabija w ogóle. A więc nie buduj schematów relacji z Bogiem. Nie mów, że wczoraj przeniesiesz na dzisiaj. Wczoraj było tak, dziś jest inaczej. Wczorajsza miłość to jest już nie dzisiejsza miłość. No dzisiejsza miłość to jest dzisiejsza miłość. Nie planuj też jutrzejszej miłości. Daj się prowadzić. Ona mówi, gdzie pasiesz? Gdzie ty pasiesz? Tak, ona go pyta w ogóle. I on jej pyta, nie wiesz? Okej, okay, czyli jeżeli nie wiesz, to pozwól mi teraz przejąć inicjatywę w tym. No bo jak wiesz, to okej. Okay. Ale może nie wiesz, to spytaj pasterzy. Prawda? Czyli pozwól mi przejąć inicjatywę. W miłosnej relacji to jest ważne.
Trzeba pozwolić na to. Nie bać się nowych rzeczy związanych z relacją z Bogiem. Nie bać się głębi intymności. Nie budować schematu, w którym będziemy czuli się bezpiecznie. I dłuższy fragment od 9 do 17. Przyrównam Ciebie, moja przyjaciółko, do klaczy w wozach Faraona. Przepiękne są Twoje lica wśród klejnotów, a Twoja szyja wśród korali. Zrobimy Ci klejnoty złote, nabijane srebrem. Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nart wydaje swą wolę. Mój miły jest mi wiązką mirny, położoną między moimi piersiami, gronem henny z winnic Engadi. Jest mi mój miły. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółka, jakże jesteś piękna, Twoje oczy są jak gołąbki. O, jakże jesteś piękny, mój miły, i jakże uroczy nasze łoże w zieleni. Belki naszego domu cedrowe, nasze stropy cyprysowe. Miłosna relacja oparta jest na dawaniu i przyjmowaniu. Oni się adorują wzajemnie. W ogóle nie możesz się bać tego w relacji z Bogiem. Nie stawaj w miejscu zdawania raportów z życia, bo to nie jest relacja z Bogiem. To nie jest miłosne. Bóg nie oczekuje raportów z życia. Jego to nie interesuje. Rozumiesz? Jego nie interesuje coś takiego, że ty przychodzisz i ty z nim, i ty mu się tłumaczysz z życia. Panie, zrobiłem to, bo to i tamto. No nie tak. Nie z tej strony się podchodzi. To do miłości się tak nie podchodzi. Czy nie zdaje raportu, czy nie zdaje na baczkę. To nie to. Bo religia nas oszukała. To jest dawanie i przyjmowanie, uświadomienie sobie, że ja daję siebie i przyjmuję teraz od Boga. Na przykład ludzie chcą nie żyć w potępieniu. Ale kiedy tylko zaczynają się dobrze czuć, to oglądają się, czy na pewno wszystko w porządku jest w ich życiu. To jest niemożliwe, żebym tak dobrze się czuł. To jest niemożliwe, żebym w ogóle mógł tak swobodnie żyć. To jest niemożliwe, żebym ja był taki zadowolony. Przecież to musi być coś. To jakiś podstęp jest tutaj. Gdzieś diabeł. Tutaj zaraz się uderzy diabeł. To są bzdury. Diabeł został podniesiony do rangi Boga w ogóle. Boga ludzie z niego zrobili. Cały czas dbają o to, żeby ich nie zaatakował diabeł. I nazywają to czujnością. Czujność na czymś innym polega. W relacji miłosnej bierzemy i dajemy z taką samą siłą. To nie słowa, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, nie dotyczą tego rodzaju miłosnej relacji. Tutaj jest ciągły przepływ życia. Ciągły przepływ życia. Jesteś cudowna, on mówi. Boże, no faktycznie jestem cudowna. Że na to nie wpadłem po prostu. Rozumiesz? To jest właśnie on. Zobacz, jak on z nią rozmawia. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. Jakże jesteś piękna. Powtarza to. Nie? W Słowie Bożym, jeżeli widzisz, że coś się powtarza, Jezus, jak Jezus mówił, zaprawdę, to było ważne. Mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. To było bardzo ważne. To trzeba umieć te prezenty odczytywać. To jest przepiękne. On się ekscytuje w ogóle. Że Bóg ekscytuje Tobą. Musisz takiego Boga zacząć oglądać. Boga, który jest podekscytowany Tobą. I teraz zobacz, jak ważną rzeczą jest, żeby cały czas pracować nad sobą i wychodzić z zaburzeń. Ponieważ jeżeli Ty na przykład
systematycznie nie utwierdzasz się w wartości swojej, to ty się w ogóle nie będziesz rozwijał w takiej relacji, bo to będzie za dużo dla ciebie, za dużo szczęścia. Rozumiesz? Za dużo. To za dużo. Będziesz, w ogóle nie będziesz przyjmował, że to jest Bóg. Jak to? Takie mam dobre zdanie o sobie, to musi być pycha. Jak to? Tak dobrze się czuję w życiu? Nie, to coś ze mną nie w porządku. To ciało pewnie. Muszę się trochę czuć źle. Bo jak się trochę będę czuł źle, prawda? To wtedy, no to wtedy tak, to o to chodzi. Nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi w miłości. Trzeba dawać i przyjmować. Pozwolić na to. Jakie są skutki tego rodzaju relacji? Drugi rozdział, werset trzeci i piąty. Werset trzeci mówi tak. Jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. I piąty. Pokrzepił mnie plackiem z rodzynków. Posilił mnie jabłkami, bo jestem chora z miłości. A więc widzimy, że skutkiem relacji z Bogiem, tej głębokiej relacji, o której ja mówię, to jest odpoczynek po pierwsze i zaopatrzenie po drugie. Czyli ta relacja tak naprawdę jest dla ciebie pewnym węzłem życia. Im głębsza, im bardziej intymna, im rozleglejsza, im jakby bogatsza, tym większe twoje odpocznienie i tym większe twoje zaopatrzenie. To się dzieje. Przecież ona mówi tutaj, że w wyniku tego, że ona jest z nim, to ona odpoczywa i ona jest posilona. Często ludzie mówią, że coś słabo jest u nich, albo że niepokój jest jakiś, różnego rzędu. Przyjdzie się, małe niepokoje, różne rzeczy. Ja ci chcę, żebyś zrozumiał jedną rzecz. Bliska więź z Bogiem, ona nie niweluje niepokojów i problemów, które przychodzą do człowieka. Ona nie niweluje. Ona po prostu cię przed nimi chroni. To nie to, że one się nie zdarzą jakiejś rzeczy. Się zdarzą, to będziesz ochroniony. Rozumiesz? To o to tutaj chodzi. Nie? To tak jak po prostu, wiesz, żołnierz, który idzie w kamizelce polotowej, nie chodzi, żeby ktoś go nie strzelił. Chodzi, żeby po prostu miał kamizelkę polotową. To o to tu chodzi. I ta relacja, ona do tego doprowadza. Do odpocznienia i do zaopatrzenia. To tam trzeba inwestować. 14 i 15 werset drugiego rozdziału. Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelu. Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Po pierwsze, Bóg wciąż cię pragnie i zawsze jest gotowy do obcowania z tobą, a po drugie, za problemy w relacji z Bogiem odpowiedzialne są demony i to ty masz je unieszkodliwiać. Połapcie mi te małe bliski. To jest dyrektywa. Połapcie. Bo co one robią? Małe. Dlaczego one są małe? No bo to jest specyfika atakowania relacji. Bo gdyby to było coś wielkiego, to nie jest problem. Ale te coś małego, ono przychodzi do czpienia, do podstawy winorośli. Podgryza ją tak, że tego nie widać. I ona dalej jest, ktoś jak z daleka patrzy, o jest, tylko ona na dole jest pogryziona i zaczyna usychać powoli. To mały lisek, malutki. Taki, że go nie było widać. Był wielki, to by nie był problem. Czyli diabeł uwalnia demoniczne siły, tak? Ale to są rzeczy tak drobne często, tak? Że my je olewamy, o, nic się nie dzieje. To na przykład, po cóż mam pielęgnować tak codziennie tą bliską więź z Bogiem? Nic się nie wydarzy, jeśli nie będę
przez tydzień jej pielęgnował. No stracisz przez tydzień. Rozumiesz? No stracisz, coś cię podgryzie na dole. Na dole coś przy samym korzeniu będzie cię podgryzało. Ty nawet nie będziesz wiedział pod koniec tygodnia, o co chodzi. Powiedz, jakiś jestem rozbity, idę na nabożeństwo, niech oni się o mnie tam pomodlą. Super, że masz nabożeństwo i że się mogą o ciebie pomodlić ludzie z kościoła. Tylko, że to nie o to chodzi tutaj. Tak? Musisz zrozumieć, że w wyniku tego, że zaniedbałeś pewne rzeczy, tak? To masz jak masz. Czy to przez Boga? Nie! Czy On wymaga od ciebie tej relacji? Nie! To ona jest, ona tobie służy. Rozumiesz? Ona tobie służy. Jego ciesza tobie służy. W trzecim rozdziale, od 1 do 4. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place. Będę szukać tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza? Ledwo odeszłam nieco od nich. Znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do mojej matki, do pokoju mojej rodzicielki. W tej relacji, tej głębokiej relacji z Bogiem, jest aspekt szukania i nie wolno tego zaniedbać. Adoracja ma to do siebie. Tutaj chcę ci pokazać znowu postawę Boga, że On, wiedząc o tobie wszystko, On za pomocą tej metody adoracji, tego wstrzymywania się, to jest ciekawa rzecz, bo on cię wstrzymuje. Ludzie zawsze wiedzieli, że Bóg się nie wstrzymywał, na przykład w kontakcie, w działaniu. Tylko to by nie dało określonych rezultatów, bo ja nie wiem, jak działają wszystkie elementy w organizmie. Nie umiem powiedzieć, dlaczego się pewne rzeczy dzieją w organizmie, natomiast wiem, że są prawidłowe funkcje w organizmie. I jest element czekania na Boga, pewnego rodzaju szukania. Nie dlatego, jeszcze raz podkreślam, że On jest daleko, tylko dlatego, że On celowo, zaznaczam, celowo nie od razu się do ciebie odzywa, nie od razu ciebie dotyka. Nie od razu, do pewnego rodzaju gra wstęp. Do pewnego rodzaju system adoracji, który On stymuluje. Bo ty byś go nie zastymulował, ty byś od razu chciał. Byś od razu. A On mówi, poczekaj. Pochodźmy przy tym troszeczkę. To tak jak jest z winem. Wiecie, moja znajoma opowiadała mi, że dostały z koleżanką stuletnie wino, butelki stuletnie. To wino miało tych procent, ile tam miało, 13%, 14%. I one wypiły tą butelkę w kawie. Myśląc, że po prostu siedziały sobie tak, ucieszyły się. Słuchajcie, to, do czego doszło w ogóle w wyniku wypicia tej butelki wina, to był szok. Ona w ogóle, znaczy ta jej koleżanka, to padła, jakby wypiła litr wódki. A ta, inny miała tam inną rzecz w głowie. Ona mówi, wchodzę do... Poszłam po tym winie. Ta usnęła. Ja poszłam, mówi, idę coś zjeść. Mówi, wchodzę. Tam były takie drzwi, jak... No takie dwuskrzydłowe. Ona mówi, taka drobna kobietka. Mówi, wpadła tymi drzwiami, rąknęła. Ona taka jeszcze damusia. Tutaj miała tą taką... Takie coś, nie wiem, właśnie zrzuciła to w ogóle, wiesz, no nie? Słuchajcie, szok, ona mówi, ja nie wiedziałam, co ja w ogóle robię, moja głowa była nie do opanowania. W ogóle to wierzący człowiek w ogóle, ona mówi, ja nie miałam takiego czegoś nigdy. Mówi, to mamy dwa kieliszki wina, tylko o co, to było
procentów niż inne wina, bo to niemożliwe jest. Okej? Okay? Ale wiecie, co było? W wyniku leszakowania przez dziesiątki lat, tak, to wino nabrało pewnych substancji, tych beczek. Tam rozwinęły się określone bakterie, które zostały do tego wina jakby przeniesione. I to wszystko spowodowało niesamowitą moc tego wina. Wiecie, nie zawsze to, co świeże i co od razu jest, jest najlepsze. Rozumiecie? Bóg robi pewne ruchy. Jeszcze raz mówię, nie dlatego, że On nie jest na posterunku miłosnym. Nie dlatego, że Cię kara za coś. On nie robi takich rzeczy. Nie dlatego, że On czeka, aż się tam wyspowiadasz i Go przeprosisz. Nie dlatego. Dlatego, że jakość będzie rosła, kiedy Ty Go będziesz szukał. Jakość miłosna rośnie. Dlatego szuka, chodzi, pyta, gdzie, jak. Jest trochę zaniepokojona. Nie bój się takiego trochę zaniepokojenia w tej intymnej relacji. Nie uciekaj od razu od tego. To poszukać trzeba. Stąd te słowa. Kto szuka, ten znajduje. Kto puka, temu otworzą. I takie teksty różne. To jakość podnosi. Pamiętajcie, my mówimy o rzeczach w systemie wiecznym. Nie wszystko jest dla nas czytelne, jeżeli chodzi o teraźniejszość. Dla mnie wiele rzeczy jest nieczytelnych, jeśli chodzi o teraźniejszość. Natomiast ja je realizuję w swoim życiu, bo wiem, że mają wymiary wieczne. Rozumiecie? Wymiary wieczne. Piąty rozdział. Od 2 do 7. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci mocnej. Zdjęłam już moją sukienkę. Jakże więc mam ją znowu przeobleć? Umyłam moje nogi. Jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapła mirna, a z moich palców ciekła mirna na twojej zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płacz strzygący mur. Zaniedbywanie relacji z Bogiem dużo kosztuje. Bardzo dużo kosztuje. Frustracje, lęki, demoniczne opresje, życiowe tragedie. Frustracje, lęki, demoniczne opresje, życiowe tragedie. U podstaw tych rzeczy leży zaniedbywanie głębokiej, intymnej relacji z Bogiem. Ludzie, kiedy my porzucamy pewną wartość, która jest jasno określona, tą wartość relacji, to my tracimy ostrość spojrzenia. My tracimy ogląd proroczy. My w ogóle się nie orientujemy dokładnie, o co chodzi. Idziemy w miejsca, które nam szkodzą. Podejmujemy decyzje, które nie są trafne. Wsłuchujemy się w głos Boga, ale mamy tak duże zawirowanie, że nie odczytujemy prawidłowo. Wewnętrzne przekonanie jest bardzo niejasne. Ja często ludzi pytam, jakie masz przekonanie? Co mówi do ciebie Bóg? A on nie wie. Ja mówię, jakie masz przekonanie? Nie wiem, powtarzam drugi raz, ja już wtedy wiem, że to jest kwestia, tak, tego, że on zaniedbał głęboką, intymną relację z Bogiem. On nie wie. On już nie wie. Rozumiecie?
A człowiek, jak uczyłem o tym, mówiłem wam o tym, człowiek ma możliwość absolutnego wiedzenia. Jak ty chodzisz z Bogiem? Ty wiesz, czego chcesz, ty wiesz, czego pragniesz, ty wiesz, na czym ci zależy. Rozumiesz? Ty wiesz. Twoje tak to twoje tak, twoje nie to twoje nie. Przekonanie jest jasne, klarowne, głos jest wyraźny, słowo mówi do ciebie. Ale do tego jest potrzebna relacja z Bogiem, indywidualna, głęboka, poszerzająca się. W ogóle, rozumiecie, inaczej nie będziemy czytać prawidłowo. No i mówię, Bóg mi powiedział, a ja często mówię, ale słuchaj, no ja dlaczego mówię, że ci Bóg powiedział, jak ja w ogóle widzę błędy, ale to jest od Pana, jak od Pana? Nie jest od Pana, ale ja mam takie przekonanie, mówię, masz chaos w przekonaniach, dlatego że nie masz głębokiej, intymnej relacji z Bogiem. Nie ustawiłeś tego odpowiednio sobie. Zaniedbałeś coś. 5:16 i 7:14. Jego usta są pełne słodyczy. Wszystko w nim rozkoszne. Taki jest mój miły i taki mój przyjaciel. Mandragory wydają wodę. U naszych wrót są wszelkie wyborne owoce, zarówno nowe, jak i stare, które mój miły chowam dla ciebie. Zrozum, że z relacji, intymnej relacji z Bogiem, nie wybiera się tak zwanych rodzynek, czy też rodzynków, nie da się. Nie wybiera się tego. Nie wyciąga się czegoś tylko, co jest adekwatne do naszego takiego pędu po szczęście. Pozwalać należy Bogu, aby On całościowo w tej relacji obejmował kontrolę. Będą poruszane rzeczy stare i rzeczy nowe. Będą poruszane przestrzenie, których byś sam nie chciał poruszyć. Będą odnawiać się zburzone rzeczy, o których myślałeś, że już nie można ich uratować. A więc nie dbałeś o nie, mówię, nie będę o to, w tym temacie nie będę myślał się modlił. Po co? Po co? Ale kiedy pozwalasz na to, o, dzisiaj jest z nami tutaj mój przyjaciel i on, pamiętam lata temu razem usługiwaliśmy, jeździliśmy i on pracował ciężko u kogoś. I powiedziałem mu kiedyś, wiesz co, weź dofinansowanie z Unii Europejskiej i załóż firmę. Ale jego życie, zanim poznał Jezusa, było naprawdę ciężkim życiem. Nie pokończył szkół, siedział wiele lat w więzieniu. I dla niego taka perspektywa, o której ja powiedziałem, była daleka, gdzieś daleko to u niego było. Rozumiecie? Taki gruz był. Ja mam wziąć dofinansowanie? Ja? Mi dadzą? Mi? Mi dadzą? Przecież nie mam tego. A więc nie ruszam tego tematu. Rok przy tym chodzi. Rok. Po roku złożył dokumenty, tylko on dostał z całego regionu. Ale ta relacja z Bogiem, ona powoduje, że powstają przestrzenie, które by nie powstały. Nie kierujmy się tylko na małe sprawy. Mówiąc, w tą stronę będę się modlił, w tą stronę będę szukał. Nie, powiedz, Panie, jestem gotowy po całości szukać. Pod każdym kątem, w każdej przestrzeni mojego życia. Stare i nowe rzeczy. 8:1-3. Obyś mi był bratem, który stał w piersi mojej matki. Gdybym cię wtedy spotkała na dworze, całowałabym cię, a jednak nigdy by mną nie gardził. Powiodłabym cię w
Wprowadziłabym cię do domu mojej matki, do komory mojej rodzicielki, uraczyłabym cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek granatu. Jego lewica byłaby pod moją głową, a jego prawica objęłaby mnie. Ta intymna więź wprowadza człowieka w miejsce braterstwa z Bogiem. Obyś mi był bratem. W miejsce braterstwa z Bogiem. Rozumiecie? To nie jest już miejsce poddania jedynie. To nie jest już miejsce służenia. To nie jest miejsce wykonywania zadań. To jest miejsce braterstwa. Braterstwa, co, które to miejsce owocuje realnym życiem króla, się tak realnie potem żyje. Rozumiesz? Wtedy dopiero powstają w twoim życiu potężne parametry króla, kiedy ty masz taką więź z Bogiem, która jest więzią braterską. To nie jest już tylko więź poddania, to nie jest już tylko więź Pan sługa, ja człowiek, ty Bóg. To już nie jest taka więź. Rozumiecie? I ostatni fragment z 8 rozdziału 8-10. Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże. Jestem więc w jego oczach jako ta, która znalazła szczęście. Winnicę miał, a wystarczy do tego. A nie, od 8 do 10 przeczytam. Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie? Jeżeli jest murem, to zbudujemy na nim srebrnych zębów. Jeżeli jest drzwiami, to obwarujemy je tarczycą cedrową. Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże. Jestem więc w jego oczach, jako ta, która znalazła szczęście. W wyniku braterstwa z Bogiem, w życiu człowieka, zaczyna pojawiać się stały, zaznaczam, stały stan pokoju i realny, dotykalny sukces. Dlaczego chcę, żebyście tą rzecz zrozumieli? Bo my możemy utonąć w teologii. Wiecie, jak się tonie w teologii? W ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. O, i człowiek choruje przez kolejne 20 lat. Nie? Poprawnie rozumiesz teologicznie, wszystko jest ok, nigdy temu nie zaprzeczasz. Natomiast twoja wiara jakoś w ogóle nijak się do tego ma i nie działa. Mam pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. Na lata jesteś roztrzęsiony wewnętrznie i nie możesz się podbierać. Taki sinusoid masz. Będzie pod wozem na wozie, pod wozem na wozie. Rozumiesz? Chrystus stał się przekleństwem, bo stał się błogosławiony. Prawda? No i to błogosławieństwo jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma. Prawdą jest to, że głęboka, intymna relacja z Bogiem, ona ci to wszystko zepnie, jak wielka klamra. Cała twoja teologia zostanie spięta. Rozumiesz? Tylko tym to zepniesz, niczym więcej. Tak to będziesz rozbity, będziesz miał setki informacji Bożych. Prawdziwych, tylko w ogóle albo będą słabo działać, tak, albo wcale. I potem ludzie przychodzą i mówią, pastorze, to nie działa w moim życiu. Ja mówię, bo Bóg jest kłamcą, dlatego oszust powiedział, że będziesz zdrowy, a jesteś chory. I okłamam cię, zmień wiarę. Rozumiesz? Bo to, no jak mam mu odpowiedzieć? Odpowiedź głupiemu wedle głupoty jego. No takie coś musisz zrobić. Człowiek nie buduje głębokiej relacji z Bogiem, z drugiej strony jest nafaszerowany charyzmatyczną wiedzą, której za cholerę nie potrafi zastosować w życiu. I tak wygląda niestety w praktyce ogromna część Kościoła. Wszystko wiemy.
To Paweł mówi do Koryntian w pewnym momencie, wszystko wiecie. Tylko, że w ogóle wiecie, że to jest sarkazm? Paweł to sarkastyczny gość. Po prostu. To wszystko wiecie, tak? A takie szambo zrobiliście z Kościoła, tak? Jesteście niesamowici. Intymna relacja z Bogiem, prawidłowa, intymna relacja, ona ci zepnie twoją teologię w jedną całość. Rozumiesz, o co tutaj chodzi. To jest bardzo ważna informacja na końcu tej sesji. To ci zepnie. Będą rzeczy stałe. Stały pokój. Stałe zdrowie. Stała siła. Sukces poszerzający się. Rozumiesz? Służba rozwijająca się. Tak będzie. Nie bez trudności, bo byś musiał nie żyć na ziemi. No, póki na ziemi żyjesz, trudności są i będą, tak? Kiedyś do jednego kaznodziei przyszedł człowiek i mówi, pastorze, pomódl się, że mnie diabeł mnie atakował. Więc pastor zapytał się, chcesz, żebym się pomodlił o twoją śmierć? Pomodlę się, żeś umarł. Też? Wtedy na pewno nie będziesz atakowany przez diabła, ale póki jesteś na ziemi, prześladowania znosił będziesz. Tak? Na ziemi jesteś, na ziemi, nieprzyjaznym gruncie do życia. Raz byliśmy w Izraelu i nasza córka przed wyjazdem, przed wylotem powiedziała, że chce się ochrzcić. I że jej marzeniem było ochrzcić się w Jordanii. Więc pojechaliśmy nad Jordan, tam gdzie najprawdopodobniej się ochrzcił Jezus i gdzie chrzcił Jan. Ale że tam dojść, to jest na granicy, to jest w ogóle w Palestynie, na granicy Jordanii. Doszliśmy między polami minowymi. Tu pole minowe, tu pole minowe. Tutaj samochód podziurawiony przez kulę, żołnierze z karabinami. Ja mówię, ale miejsce na krzesło. Rozumiem. Ale szliśmy, gdzieś szliśmy w jakimś konkretnym celu i ten cel był prawdziwy i żywy, natomiast wokół absolutnie środowisko niesprzyjające. Córka się chrzciła między polami minowymi. Pod asystą w ogóle żołnierzy z karabinami. Szok. Bo i to jest taki wizerunek, w ogóle wiecie, o co chodzi z Izraelem. To jest proroczy głos ten Izrael. Nie jest po to, żebyśmy się tam bawili w mesjaństwo jakieś tam, wiecie, w Żydów, nie? Że ktoś tam z was jest Żydem, ja nie jestem, chyba Żydem raczej. W duchu jestem Żydem. Ale jest proroczy i mówi nam, pokazuje nam, co się dzieje, gdzie jesteśmy. I pokazuje nam też ziemię, niesprzyjające miejsce do życia. Ale kiedy masz relację, rozwijasz ją, stoisz w niej prawidłowo, to ona zepnie ci wszystko do kupy tak, że na tej ziemi nie tylko przetrwasz, tak, ale osiągniesz realny sukces. I zdobędziesz, tak, kapitał na wieczność. Na tą wieczność pójdziesz z czymś, coś zaniesiesz do tej wieczności. Coś zaniesiesz.